Cześć! Witajcie na naszym kanale Twistory Vlog. My, słuchajcie, mamy niedzielę, jesteśmy po urodzinach, jesteśmy wyspane i przygotowałyśmy się już na basen, prawda? Spakowaliśmy się przed chwilą na basen. Zobaczcie, co Lila robi. Zobaczcie, co Lila robi. Pęknie ci teraz ten balon i nie będziesz miała. Ale to Zosi. Nie, to nie jest Zosi. Zosi jest tam na górze. Nie, ale ja mam na pompowę znanego. To nie mój. Pęknie ci. Nie, to nie mój. Jasna sprawa. Chodź, Lila, pokażesz jeszcze dresik. Zobaczcie, jak dziewczyny fajnie w tych swoich dresach, a tutaj troszeczkę się tam przesuń, dobra? Pod telewizor. Popatrzcie się, jak dziewczyny fajnie w swoich dresach wyglądają. I to jest ich torebka. Skarpetka. Tak. Skarpetka. Skarpety z Low Surprise. Skarpety. Tak. Dresy są z Zary. Mama pokaże, jak skacze u mnie tak. O, super. No, świetnie. Dresy są, słuchajcie, z Zary. Takie bluzy są takie oversize'owe, tak? Można je podciągnąć trochę rękawy do łokcia i wtedy w sumie tak najlepiej wyglądają, ale to wiecie, dzieciaki tak nie noszą. Tak. I co, i zbieramy się na basen, nie? A my jeszcze, słuchajcie, chcieliśmy, korzystając z okazji, podziękować za laurkę, ponieważ dziewczyny dostały laurkę od takiego Damianka, widza. I teraz, Damian, chcielibyśmy ci bardzo podziękować i chcielibyśmy wszystkim widzom pokazać laurkę od Damiana. A jeżeli wy też chcecie nam coś wysłać, to też nam wysyłajcie na Instagrama albo na Messengera, czyli na Facebooku. I my bardzo chętnie zobaczymy takie rzeczy. Ja już wam pokażę, co tutaj dziewczyny dostały. Za laurkę. Proszę bardzo. O, zobaczcie sobie. Nie wiem, na ile to widać. Tak, to jest sowa. Jest gang swojaków, jest logo, widzicie, YouTube'a, no i jest prezent dla dziewczynek, tak? Czemu nie pokolował twarz? Tła? Bo, no bo twarz jest biała. Jasną ma twarz akurat, nie? Oj, wyłączyło się. No w każdym razie, Damianku, bardzo ci dziękujemy. Super dla nas niespodzianka, bardzo nam się podoba. Zobaczcie, co tu dziewczyny dalej robią. A jeżeli wy, widzowie, też chcecie nam coś jeszcze wysłać, no to oczywiście bardzo zapraszam. I bardzo wam jeszcze raz dziękujemy za wszystkie życzenia. Dużo tego było. Trudno wszystkich z imienia wymienić, ale bardzo, bardzo wam dziękujemy za to, że pamiętacie o nas. Co ty tu dalej robisz? Nela czeka, aż ja skończę, żeby pokazać Nele, jak ona skacze na jednej nodze, tak? Tak, i trzymać paluszki. I trzymasz paluszki. I tam. A powiedz jeszcze, jak impreza wczoraj? Podobała ci się wczoraj impreza? Co na tej imprezie było? Tort. Tort. I tort ci się najbardziej podobał. A co było takiego fajnego w torcie? Kucyki pony. Kucyki pony były fajne w torcie. A podobało się, że był kolorowy? Tak. Mhm. To nie będzie kiedy tak nazwane balonem. A tu jeszcze Lila ma, zobaczcie, koraliki już sobie zrobiła. Na balona. Na balona koraliki. No dobra. No w każdym razie wrażenie zrobiło to, że tort jest kolorowy. One już na trzecie urodziny też miały kolorowy tort, tylko on był akurat wtedy moda była na świnkę Pepę, w związku z tym on był ze świnką Pepą, a ten był z kucykami pony. A to jeszcze wam się przyznam, tort zrobiłam sama. Tak? Mama sama robiła tort. A trochę spróbowaliśmy tej masy. A i wy trochę spróbowaliście tej masy. No tak było, tak było. Dobra, no to co, zbieramy się na basen. Może wam jeszcze na basenie trochę pokażemy, co tam robimy, bo jedziemy ci na taki inny basen. Oj, to brzydko, brzydko. Jedziemy ci na taki inny basen, na którym jeszcze nie byłyśmy ani razu. I zobaczymy, czy nam się to będzie podobało. I to z ciocią, wiecie, z Zosią jadą. A ty jesteś łobuz, a ty jesteś łobuz. Ja cię sunę. Jak tak można wykrzywiać się? Dobra, koniec. Koniec już tych pokazywanek. No to co, to widzimy się później. My, słuchajcie, weszliśmy jeszcze do Carrefoura, bo tata się obciął, że nie ma czepka, tak? Parzy. Parzy, to nie parzy, tylko że są ostre chipsy, wiesz? No w każdym razie tata się zorientował, że nie ma czepka, więc przyjechaliśmy... Widzę, kochanie. Tata się zorientował, że nie ma czepka, więc postanowiliśmy przyjechać jeszcze do Carrefoura po czepek, bo Carrefoury teraz w niedzielę są czynne. Taka sytuacja.
Lale, o. Wow. Jaki fajny domek, Elzy. Mama, mogę zobaczyć z bliska? No. Popatrz, jaki fajny domek. Wow. A to są wszystko. Mama, jak się tam zjąłeś. Muszeczko. A tam jest na górze. Promocja teraz jest 110 zł ze 130. Mama. Zobaczcie, tutaj w Carrefourze. Tak, tutaj w Carrefourze są te lale, które my mamy. My mamy tą fioletową i różową. I tą fioletową mamy. Tak. A tu są jeszcze takie mniejsze, zobaczcie. Są takie zestawy dodatkowe. Widzicie, to jest gryzaczek, śliniaczek, taka truskaweczka, łyżeczka. Na dole co? No tu jest też taki domek od Barbie. Ale popatrz, jest... Widzę, kochani. A tutaj słuchajcie, są jeszcze, jest jeszcze takie nosidełko do tej lali. Popatrzcie się, jakie fajne. 120 zł w Carrefourze. A i na górze jest jeszcze właśnie wanienka. Popatrzcie sobie, za 160 zł. To jest wanienka, ale ona może być też nosidełkiem z tego, co ja wiem. O, zobaczcie. To może być nosidełko. Wysypałam wszystko. O, tutaj jest. To może być nosidełko i wanienka. Dwa w jednym. Także taka to jest zabawka. To są jeszcze dodatki, właśnie to, co wam kiedyś mówiłam, do tych lal, które my mamy. Idziemy dalej, nie? Idziemy szukać tego czepka. Czy my ten czepek znajdziemy? Czy my ten czepek znajdziemy? Lego, lego, lego. Lego, lego, lego. Lego, lego, lego. Płyn do spryskiwaczy tata jeszcze chce. To my idziemy po ten czepek, chyba. Nie, idziemy na sportowy. No widzę, widzę, tutaj wchodzimy. A co to jest? Taki, to jest taki dział. Piłki. Piłki przeróżne do wyboru, do koloru. Piłki. Patrzcie się, na strefie sportowej jest też strefa kibica w Carrefourze. Tego nie wiedziałam. Tego akurat koszyczek. Nie wiedziałam. Koszyczek, ubrania przeróżne. A tutaj mamy do pływania. Do pływania. A tutaj są. To do pływania. My musimy czepek znaleźć, kochanie, dla taty. Oni nie znajdą nas. Nie znajdą nas, myślę, że będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. O, tu są okularki. Okularki nowe. I są czepki. No, nawet niedrogie, w sobie tata któryś wybierze. To sobie tata zaraz któryś wybierze. No dobrze. Dobrze kombinowaliśmy, że w Carrefourze będą czepki, bo no trudno, bo dzisiaj jest niedziela, więc wiecie, generalnie trudno o to, żeby znaleźć czepek, bo też na tym basenie chyba też nie ma miejsca do, wiecie, takiego sklepu, gdzieby można było czepek po prostu kupić. Lila w ogóle lubi jeździć w wózku, tak? I my lubimy sobie tak pojeździć. Ale się buja. Idzie tata do nas, zaraz będzie wybierał, który czepek mu odpowiada. Takie oto są te czepki. Tu sobie możesz wybrać. Jaki jest rozmiar jakiś? Nie, universal size. Ojej. No ojej. Wiecie, jak jest uniwersalny. Po prostu są dla tych pełnowymiarowych. Nie, może niebieski. No to zobacz sobie, najpierw sobie spróbuj, wiesz, czy ci na głowę się zmieści. Da, mierzymy czepeczek. Niebieski, tato lubi niebieski. A ja lubię też. Ty też lubisz niebieski, tak a jak ja tato. Lubię różowy. Tak jak mama. Dobrze, tata jest po fryzjerze. Tu szybkie włoski. Mam mniej włosów. Będzie bolało. Chodzi? A. No dobra. Czy no trochę mnie ciśnie, nie powiem, jak ja wyglądam. To będzie ten kapitalny na miniaturkę. Tata kupuje czepek. Mam czepek. Ty masz czepek, ty masz w domu czepek, wiesz? Ała. Dobra, ała, tata, ała. Powiem, że szału nie ma. Ale no co zrobisz? Potrzebujesz.
był jakiś inny. Na szczęście to nie czarny. Jest jakaś droga sprawa. Ale będziecie bolać. Niebieski ładny. Tak? Pewnie. Dobra. Idź w niebieski. Wszystki jasny. Dobra. Nie ma co. No, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Czepek i tak sobie trzeba kupić. Tak jest. Dobra. No to co? Czyli co, do kasy. Kasa? Nie mamy nic w koszyczku. Chcecie tato. Coś? Ja ci tak. Ten płyn dla wujka do auta. Może o, być płyn? Pewnie. Nie? A ja mam soczek. To możecie wziąć drugi soczek, herbatkę. Ile chcesz drugi herbatkę wziąć? No dobra, coś zaraz wymyślimy. Coś... Tak? No i zobaczcie, gdzie myśmy trafili. No niechcący już szliśmy do kasy i gdzie myśmy tutaj trafili? Proszę a bardzo. To za chwilę, jak wyjdziesz ze sklepu, bo pani musi skasować. Nela, też wybieraj. A ja no to dobra, wybierajcie i idziemy. A mogę dwa? A tam jest czekoladka też? Tak, tak. To mogę to? To musisz sobie otworzyć. Tą zieloną chcesz? No. A właśnie, dobra. To którą? Zieloną czy białą? Dobra, gotowe. Tak jest. Dobra. Puk. Co ty robisz? Pokaż jeszcze raz. Puk, puk. Co tam jest, puk, puk? Tak. Odeżyłam i mówiłam puk, puk, co tam jest? Dobra, idziemy. No i słuchajcie, dotarliśmy. To jest Comcom Zone. Siedzimy przed wejściem, bo czekamy jeszcze. Tak? Na Zosię. Na Zosię czekamy jeszcze. Dziewczyny też siedzą się z Zosi, doczekać nie możemy, nie? Tak. A miałyście przed chwilą Kinder niespodzianki? Co w tych niespodziankach było? Ja miałam kangur. Kangura. A ja samochodzika. A Lila miała autko, no właśnie. Jaki kolor był? Zielony. Zielony, no właśnie. Niebieski chyba. Zielony, dobrze mówi. Dobrze zielony. Mówi. A potem może na jakąś pizzę pójdziemy. A, może być pizza, nie? Zosia. No będzie zaraz Zosia, spokojnie, zaraz przyjdzie. Zaraz będzie. Tu jest jeszcze taka, widzicie, siłownia na zewnątrz. Można sobie poćwiczyć, jakby ktoś miał chęci. No dobra, to próbujcie, ja wam tu pomogę, będę wam trzymać. Czekaj, czekaj, Władzia. Czekaj, Władzia, żebyś nie poleciała, bo to nie wiadomo, jaka to jest. Jakaś tu zjeżdżalnia jest. Trzymasz się? Trzymasz się? No i chyba ci nogi nie jest ten. A mama, czekaj, 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 bo to może się uderzyć. Chodź, o tak. O, patrz, co tutaj Nela robi. Nela, jak ty wiosłujesz, super, ty jest, no, będziesz sama. Wioślarką? Tak. I pa. No super, to zaraz po Neli będziesz ty. No. Zaraz po Neli będziesz ty. Tam jeszcze jest wasz rowerek ulubiony. A, orbitrek, tak? Orbitrek, no nie rowerek. Tu jest. Ja lubię ten rowerek, jak to tato mówi. O, Lila tutaj jest blisko. Dajesz radę? Nogi dajesz, wkładasz, dajesz radę? O, ciach, ciach. Trzymaj się dobrze. No super. Ty to jesteś wysportowana dziewczyna. Hop, ekstra. Dobrze. Nela, huśtasz się? Lila, poczekaj, teraz się pomogę. Poczekaj. A tutaj jest, widzisz, pizzeria. To może tu sobie zostaniemy. Mama, popatrz, tam jest pizza, duża pizzeria. No właśnie widzę, że tam jest. Właśnie widzę, że tam jest. Tam może skorzystamy. No, trzymaj różki. Odpychamy się teraz. I ciągniemy. Trzymaj, no. Dobra, jeszcze raz. Poczekaj, Nelcia, poczekaj nam na mamę. Ja tutaj... różki. O. O. Tak. O. Super. Tak. I ciach. No, no. I fyk. Ciągnij nóżka. O, i fyk. Super. No i sama. I ciach. Super. A to się trzeba namęczyć, nie? Ręce, wiesz? Nogi, wszystko pracuje. A ty, Nelcia, co tutaj? Na rowerku. Nela, na rowerku. Nelcia, jedzie na rowerze. Zaraz tam spadniesz, ty, Mysza. Za krótkie nóżki. Jak tu sobie człowiek radzi. No widzę, widzę właśnie. Jeszcze trzeba trochę urosnąć, nie? Do tego. Ciach, ciach, ciach. Kręci się mocno. Kręci się mocno. A ty, Lila, co masz? Też masz takie kręcenie.
Bo to jest, wiesz co, kochanie, bo tutaj się na to staje nóżkami i tak się robi fyk, 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 fyk. Wiesz, to chodzi o to, żeby tak ćwiczyć. Ja cię tu potrzymam. O, to, o właśnie. Tak tu się ćwiczy. Tak tu się ćwiczy, super. Super, o właśnie. Widzisz, musisz izolować ciało, żeby za mocno się nie przekręcać. Teraz też wskakujesz na rowerek. No i tak oto, słuchajcie, przetestowaliśmy siłownię. Dziewczyny przeskoczyły po wszystkich urządzeniach. Nela tam już... Wy to jesteście cwaniury, że wy to umiecie. No. Teraz Lila tutaj kręci pedałami. Proszę, ty na kółko. I na kółko jeszcze. Jak tam, Nela, idzie ci na tym kółku? Za mocno się przekręcasz chyba, nie? Za chwilę, dobra, jeszcze wam za chwilę pokażemy na basenie, jak już będziemy, jak ten basen wygląda. Zobaczymy, może jakieś fajne rzeczy będą. Czego nie wzięliśmy? A kamizelek dziewczyny mały, ale dziewczyny to już są fachury. Może dadzą radę z tym pływaniem. Dobra, to do zobaczenia potem. We'll be right back.